Ślubuję, tak mi to pomoże. Dziękuję Państwu za te lata i życzę dalszych sukcesów w pracy samorządowej. Pragnę również podziękować sołtysom oraz przewodniczącym Rady Osiedla za to, że przez te 4 lata mieliśmy bieżący kontakt. Często Państwa propozycje pokrywały się z naszymi propozycjami urzędu, z propozycjami Rady. Często mieliście nowe pomysły, które wspólnie żeśmy realizowali. Ale przede wszystkim pamiętajcie o dzisiejszym ślubowaniu, który złożył jeden z Was, a który byście złożyli 2 tygodnie i Pan Zimisz. Moja miejscowość, mój problem, ale najważniejsze, zbiorowość gminna. Bo na to, żeście przyrzekali, że nie będziecie reprezentowali swoich interesów, że nie będziecie reprezentowali interesów swoich okręgów, tylko gminy jako całości. Głos wyborcy jest głosem decydującym. Życzę Ci, żebyś spełnił swoje plany, a może nawet marzenia związane z funkcjonowaniem gminy. Na pewno Twoje pomysły będą ożywcze, Twoje pomysły będą nowe, Twoje pomysły pozwolą na wprowadzenie nowych elementów w życie naszej gminy. Życzę również Ci, aby współpraca z Radą Miejską układała się twórczo. Nie zawsze zgodnie, ale zawsze na końcu twórczo. Bo ta decyzja, którą będziecie Państwo wspólnie podejmować, ona ma wynikać ze sporu, a na końcu ma być wspólnie realizowana. Nie masz Państwa, tak jak w rodzinie, tak jak w zbiorowości, są różne zdania i to jest sprawa oczywista. Natomiast już realizując konkretną decyzję, tego sporu nie powinno być, powinna być wspólnota w działaniu. Demokracja jest złym ustrojem, ale nikt lepszego nic nie wymyślił. Także tak się złożyło, że akurat ta kadencja, którą dzisiaj rozpocząłem, jest mi bardzo przyjemna w jednym uczuciu, ale bardzo smutna również w drugim, dlatego że żegnamy kolegę, który tutaj pracował przez 8 lat. Na pewno starał się dokonać wielu rzeczy. Społeczeństwo na pewno to doceni. Tadeuszu, odejdziesz, natomiast te inwestycje, które Ty wykonałeś, to zostaną. Tak samo ja po pewnym czasie też odejdę z tej funkcji, nie będę już pełnił. Natomiast jeżeli się uda cokolwiek zrobić, to się uda to zrobić dla wszystkich mieszkańców, dla całej społeczności. Nie ma osób mądrych wśród nas, że tylko mamy idealne rozwiązania, idealne pomysły. Chciałbym, żeby wszyscy zaangażowali się w pomoc, aby nasza gmina rozwijała się, aby ludzie młodzi pozostali u nas, aby inwestycje rozwijały się na tym terenie. W jaki sposób to będzie, zobaczymy, czas pokaże. Dzisiaj serdecznie będę Ci dziękuję za te 8 lat pracy dla dobrej gminy. Gratulujemy na nowej drodze zawodowej. Życzymy samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo od mieszkańców całej gminy Nowogrodzie Ośrodków. Tyle co Pan zrobił, żaden burmistrz tyle nie zrobił. To Pan. Oczywiście za to dziękuję. Gmina. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Tyle za dobrość, co zrobił.